Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani Agnieszka Durlow. Zgadza się? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Łączymy się z jakim miastem? A łączymy się z Bażanowicami. W tym momencie. Ale w Ustroniu jest też bardzo ważna część pani życia. Gdyby pani mogła opowiedzieć dlaczego? Tak, tak. Dokładnie w 2004 roku, będąc jeszcze na studiach, rozpoczęłam w Ustroniu pracę, pierwszą swoją pracę pedagogiczną. W Towarzystwie Kształcenia Artystycznego zatrudniono mnie w charakterze nauczyciela gry na skrzypcach. No i jakoś tak się złożyło, że po 2 latach zatrudniono mnie w charakterze kierownika tej placówki i mam zaszczyt być tym kierownikiem aż po dzień dzisiejszy. No i to już będzie 15 lat, także już jakiś taki ładny jubileusz pierwszy przede mną, bo to ten właściwie cały ten rok jest takim rokiem jubileuszowym i następny też. Bo nasze Towarzystwo Kształcenia Artystycznego właśnie za rok, w 2022 roku, będzie obchodziło 30-lecie istnienia. Także jesteśmy no piękny, tak, piękny jubileusz. Tak, 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 już z tradycjami. I można grać na różnych instrumentach, rozumiem, w waszym ognisku. Tak, tak. My kształcimy zarówno dzieci, jak i młodzież i dorosłych, a nawet ludzi w, można powiedzieć, w takim wieku podeszłym. Więc jesteśmy dla wszystkich, w każdym momencie można u nas rozpocząć naukę. Uczymy na takich instrumentach jak fortepian, keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, flet, klarnet, saksofon i śpiew solowy. Także mamy taką bogatą ofertę artystyczną. I nasze ognisko generalnie trwa 6 lat dla uczniów, dla dzieci i to jest ognisko pierwszego stopnia, ale bardzo chętnie też pracujemy z absolwentami szkół muzycznych pierwszego stopnia i zapraszamy ich do podjęcia nauki w ognisku drugiego stopnia, które u nas trwa 3 lata. Natomiast osoby dorosłe, osoby, które chcą tylko po prostu się nauczyć podstaw gry na instrumencie, wchodzą w zupełnie inny tryb pracy. My pracujemy po prostu z roku na rok, ile taka osoba będzie chciała się uczyć u nas, tyle pracujemy. I co istotne, bardzo też lubimy pracować z osobami, które wymagają szczególnych potrzeb edukacyjnych, także i z osobami, które cierpią na autyzm, czy z lekką niepełnosprawnością. Bardzo nas cieszy, ta praca motywuje i daje nam wiele satysfakcji. Na pewno na stronie internetowej można znaleźć też wiele informacji. A czy coś na temat naboru? Tak, od 1 czerwca tego roku będziemy prowadzili nabór do ogniska muzycznego do nas na pierwszy rok nauki. Nie ukrywam, że od pewnego czasu ognisko cieszy się dużą popularnością i dlatego właściwie tylko osoby zapisane w czerwcu mogą mieć pewność, że będzie dla nich miejsce. Później dostajemy bardzo dużo zgłoszeń we wrześniu, w październiku, natomiast my ze względów lokalowych przede wszystkim, my mieścimy się w Prażakówce, w Młodzieżowym Domu Kultury, my nie mamy możliwości przyjęcia większej liczby osób niż powiedzmy te 140 osób uczących się w danym roku, tak? Więc do pierwszej klasy myślę, że 40-50 osób najwięcej możemy przyjąć. No zwykle w czerwcu jest już sprawa rozsądzona. Rozumiem, czyli w czerwcu najlepiej się zgłosić do państwa, tak. I na przykład do pani bezpośrednio, tak? Tak, tak. Najlepszy jest kontakt telefoniczny, mailowy. Właściwie teraz w okresie pandemii wszystko załatwiamy zdalnie. Jest też taka możliwość, że przesłuchujemy, jeżeli jest możliwość w ogóle wejścia do Domu Kultury, prawda, i nie ma żadnych obostrzeń, to przesłuchujemy kandydatów, bo często dzieci nie wiedzą, na jakim instrumencie chcą się uczyć. Chcą te instrumenty zobaczyć. Rodzice chcą się dowiedzieć, jakie są predyspozycje manualne, słuchowe dzieci, więc poświęcamy taką chwilkę, żeby po prostu takie sprawdzian predyspozycji zrobić. No i zwykle dziecko już po tych kilku minutach, ono najczęściej już podchodzi do instrumentu, który mu się podoba, bo mamy taką wystawę i już widać, że gdzieś tam coś mu w duszy gra, coś mu się podoba. Właśnie, pani chyba też nie do końca za pierwszym razem wybrała skrzypce jako ten instrument, który będzie towarzyszyć pani w życiu. Tak, dokładnie. U mojego nieżyjącego już dziadusia w domu był instrument, było pianino Kalisja. Bardzo mi się ten instrument podobał i jako dziecko też lubiłam słuchać, jak dziadek podgrywa. I właściwie dla mnie skrzypce, ja nie wiem, czy wtedy w ogóle wiedziałam, co to są skrzypce w wieku 6-7 lat. Nie było takich możliwości też poznania tego instrumentu jak teraz.
Dlatego do szkoły muzycznej no, poszłam na to, co było w zasięgu, czyli na pianino. Natomiast w trakcie takiego przesłuchania właśnie, o którym wspomniałam przed chwilą, też coś takiego przeszłam. Jeden z nauczycieli zwrócił uwagę, że mam bardzo długie palce w lewej ręce i zapytał się, czy nie chciałabym się uczyć na skrzypcach. Więc ja oczywiście powiedziałam, że absolutnie nie, a że byłam krnąbrnym dzieckiem, to powiedziałam, że przyszłam tutaj na pianino, proszę mnie przyjąć na pianino i koniec, kropka, prawda? Natomiast później się okazało, że i tak tego pianina, to pianino było, bo w piątej klasie, nawet w czwartej klasie szkoły muzycznej się pojawiło i towarzyszyło mi i powiem szczerze, że lubię grać na pianinie. Teraz często moim uczniom akompaniuję podczas ich występów. To jest moje takie hobby i bardzo mi się to podoba, więc w sumie piekłam dwie pieczenie na jednym ogniu. Właśnie. Dobrze. Konkursy związane ze skrzypcami na przykład są również organizowane przez Panią w Szkole Muzycznej w Cieszynie. Gdyby Pani mogła opowiedzieć tak, coś więcej. Tak, tak, dokładnie. Od 2012 roku organizuje ogólnopolski konkurs, cieszyński konkurs skrzypcowy. Ten konkurs ma rangę ogólnopolską, natomiast w 2013 roku pokusiliśmy się o to, by miał rangę międzynarodową. No teraz niestety pandemia troszeczkę nasze pomysły i plany na przyszłość pokrzyżowała. Mam nadzieję, że w kwietniu 2022 roku razem z panem dyrektorem oczywiście Szkoły Muzycznej, która jest organizatorem tego konkursu, będziemy mogli po raz kolejny, to już będzie bodaj siódma edycja tego konkursu, ten konkurs przeprowadzić. Warto też nadmienić, że on promuje naszych tutejszych artystów, kompozytorów, bo od poprzedniej edycji, od 2019 roku, konkurs nosi imię Jana Sztwiertni, naszego cieszyńskiego, naszego tutaj, z naszej ziemi kompozytora, który bardzo, bardzo młodo zmarł, natomiast zdążył bardzo wiele pięknych utworów napisać i staramy się po prostu jakby jego osobę przypomnieć. Tym konkursem. Tak, tak, tym konkursem. A co Pani robi poza muzyką? Co robię poza muzyką? No jestem przede wszystkim mamą trzech młodych dżentelmenów, z których właśnie jeden kończy szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie saksofonu, następny zamierzają rozpocząć w tym roku w klasie trąbki, a trzeci na razie szuka swojej drogi i chyba wybierze przedszkole. Także na razie no myślę, że oni zajmują dość dużą... Tak, to jest co robić, bo jest tego czasu coraz mniej. Mhm. Jest, no bo są dwie prace. Jest praca w Cieszynie, w szkole muzycznej, jest praca w Ustroniu, w ognisku muzycznym, a jeszcze hobbystycznie, i to od kilku lat właściwie, bardzo lubię naprawiać stare instrumenty. Marzę o tym, żeby sobie kiedyś stworzyć w moim domu taką małą pracownię lutniczą, to może za dużo powiedziane, bo lutnictwo to jest ogromna, przeogromna gałąź wiedzy, którą po prostu trzeba zgłębiać na studiach. Natomiast czegoś udało mi się nauczyć od znajomych lutników i jak tylko mogę jakieś instrumenty wyremontować, to ja się bardzo cieszę, że mogę im przywrócić drugie życie. Oczywiście takie trudniejsze rzeczy robią lutnicy, natomiast myślę, że z każdym rokiem coraz więcej już umiem przede wszystkim rozróżnić instrumenty pod względem pochodzenia, umiem oszacować mniej więcej ich wiek, ich właśnie pochodzenie, z jakiego kraju pochodzą, być może nawet ich wartość, ale tutaj już bym się chyba nie pokusiła o jakieś takie profesjonalne, mniej więcej myślę, że jestem w stanie to zrobić, natomiast bardzo mnie to relaksuje i powiem szczerze, że dłutka, wszelakie papiery ścierne, to u mnie gości na co dzień. No proszę, no to mnie Pani zaskoczyła teraz. Czyli można przyjść z jakimś instrumentem starym do Pani i Pani podaruje mu nowe życie, tak? Hobbystycznie oczywiście, tak, tak, tak. Ja się staram głównie remontować instrumenty, na które grają uczniowie. Oczywiście to jest, żeby była jasność, kwestia bezpłatna. Ja staram się tylko po prostu, żeby moi uczniowie mieli na czym grać lubię po prostu się zamknąć w czterech ścianach i z takim instrumentem się troszkę pobawić, wprawić, nie wiem, nowe struny, po prostu go serwisować, wyczyścić i wtedy się cieszę, że ten instrument po prostu gra inaczej, ma dobre brzmienie. Zresztą kilka lat temu weszłam do magazynu, pan dyrektor zezwolił mi wejść do magazynu instrumentów, które wypożyczamy w szkole muzycznej
i w przeciągu 2 tygodni wyremontowałam 64 instrumenty, 64 skrzypce, 4 altówki, bo wtedy też miała powstać klasa altówki, prawie 70 smyczków, no i takie trudniejsze już i wymagające pracy lutniczej instrumenty, no to oczywiście już lutnik serwisował, ale myślę, że dość dużo się udało zrobić i to samo robię co roku w Ustroniu, my też nie mamy jakichś dużych środków na to, żeby te instrumenty móc sobie co roku gdzieś wysłać do serwisu, więc sama po prostu wakacje sobie biorę taką pracę do domu, taki mały homework i po prostu sobie z dnia na dzień coraz więcej tych instrumentów doposażam, czyszczę, smaruję, tak żeby po prostu, zwłaszcza teraz w pandemii, okazuje się, że to jest bardzo ważne, bo te instrumenty, skrzypce to jest taki instrument, który się rozstraja. Jeżeli się tego nie serwisuje, to ciężko w ogóle lekcje przeprowadzić, bo teraz jest ciepło, za chwilę będzie zimno i te skrzypce nam niestety się rozstrajają. Mhm. Także taka praca mnie bardzo cieszy. No proszę. Agnieszka Durlow, która gra na skrzypcach przede wszystkim, śpiewa, uczy, jeszcze serwisuje instrumenty, można się zgłosić do pani. Śpiewam najgorzej. Tak najgorzej z tego wszystkiego? No. Nie, myślę, że na pewno bardzo dobrze. Można się zgłosić do pani, można się zgłosić do Ustronia, do ogniska. Zapraszamy na stronę internetową. Naszym gościem była pani Agnieszka Durlow. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.